Witajcie na kanale Uboga. Dzisiaj jest ze mną Ula, moja koleżanka ze wspólnoty i nagrywamy dla Was pierwszy w historii tego kanału świadectwo, nie licząc mojej skromnej osoby. Cześć Ula! Cześć! Nie będę już przedłużać, po prostu oddaję Ci głos. Wiem, że masz niesamowitą historię przeżyć z Bogiem. Powiedz mi proszę, jak to się w ogóle zaczęło? Jak wyglądało Twoje życie w ogóle zanim poznałaś Boga? Ja pochodzę z rodziny katolickiej, tylko bym powiedziała, że bardziej religijnej, bo w sumie u nas tak było, że bardziej się odmawiało różańce. No i chodziliśmy do kościoła, w sumie tak pamiętam, że co niedziela. Znaczy mój ojciec nie był jakiś taki wierzący, tylko bardziej mama. W ogóle pochodzę z rodziny takiej, który ojciec, było dużo przemocy, mój ojciec był alkoholikiem i w sumie tak mi, znaczy no ciężko było, ale jakoś tak przetrwałam. Był taki, znaczy ja zawsze chodziłam w sumie do kościoła, pamiętam. Nawet jak był taki czas, że chodziłam na dyskoteki, to zawsze po dyskotece to ja szłam do kościoła, ale jakoś nie byłam aż tak mocno wierząca. Bardziej chodziłam, mi się wydaje, że bez wyczajenia, nie wiem, bo mama chodziła. I no u mnie z wiarą jakoś tak nie było, nie wiem, mocno. No tak, byłaś taką tradycyjną katoliczką i trwało to ile lat w twoim życiu? No, trwało to dosyć długo w sumie, bo tak jak miałam 19 lat, to mój ojciec sobie odebrał życie i tak później w sumie poszłam do pracy do Warszawy, tak, i tak bardziej mnie imprezy interesowały. Znaczy ja chodziłam do kościoła, ale też bo miałam taką pracę, którą musiałam w niedzielę pracować, więc jak szłam do pracy, to już później, no wtedy chyba nie szłam do kościoła, już nie pamiętam dokładnie, ale no nie wiem, jak chodziłam w ogóle do kościoła, to ja sobie myślałam, jaka nudna msza, kiedy ona się skończy, co ja ugotuję na obiad. I to tak było, tak jakoś długo trwało. I kiedyś pamiętam, ciocia mnie zabrała na takie rekolekcje odnowy w Duchu Świętym do Ostrołęki. I w sumie jak jechałam tam, to byłam jakoś taka zdenerwowana strasznie. Ale jak wracałam, w sumie taką miałam radość, czułam. Znaczy no nic takiego się nie działo, tylko jedynie co to widziałam ludzi, którzy jak, nie wiem, takie modlitwy były, tak ręce do góry. Dla mnie to było takie dziwne, że ktoś upadł i jemu się nic nie stało, że on się podnosi. I ja mówię, Boże, co tu się dzieje? No ale zawsze wracałam stamtąd i byłam taka jakaś radosna, bo nie byłam tylko tam raz, tylko byłam chyba ze 3 razy. Później wyszłam za mąż. No też chodziłam zawsze do kościoła co niedziela i mi się wydawało, że ja jestem wierząca, że ja wierzę, no ale tak jak mówiłam, nadal było u mnie to, że ta msza jest nudna, to ja ugotuję na obiad i pamiętam, że usłyszałam właśnie o takim księdzu, to był ojciec John Bassabora i tam ktoś mówił, że u niego takie cuda się dzieją, że są ludzie uzdrawiani z chorób, więc ja mówię, dobra, no to ja pojadę tam. To już było w sumie po ślubie, znaczy to ja już miałam w sumie wtedy po 30 paru lat, no ale byłam w sumie na tych spotkaniach tam i jakoś tak nie odczułam, że mi się coś tam działo. I później pamiętam, że były takie rekolekcje właśnie z Bassaborą na Kawęczyńskiej, takie 3-dniowe i ja wtedy, pamiętam, pojechałam na te rekolekcje i było coś takiego, że ten ojciec Bassabora mówi, że teraz poznajcie się z osobą, która jest naprzeciwko was i nałóżcie sobie tak ręce na skronie, tak, i w sumie i przywołujcie ducha, który przyjdzie i da wam radość. Więc ja mówię, Duchu Święty, przyjdź i daj mi tą radość. No ale nic się nie wydarzyło i wtedy Bassabora mówi tak, a do tych osób, co nie przyszedł Duch Święty, niech się zapytają. Więc ja mówię, Duchu Święty, czemu do mnie nie przyszedłeś? I wtedy pamiętam, że zaczęłam płakać i zaczęłam się śmiać, ale tak się zaczęłam śmiać, że po prostu, no nie tylko ja, jeszcze inne osoby też się śmiały, więc, no ale to był taki śmiech, którego nie umiałam opanować i później zaprosiłam też, pamiętam, na drugi dzień męża siostrę i ona myślała, że ja żartuję z tym śmiechem, że ja udaję, ale potem, no to był taki śmiech, który, no, który w sumie przemienił moje życie, tak, i później to było trwało 3 dni i po tych 3 dniach ojciec Bassabora mówi tak, teraz wyjdziecie stąd i będziecie innymi ludźmi. Ja wyszłam stamtąd i byłam przed tym uzależniona strasznie w takie gry w telefonie. Ja po prostu non stop grałam w te gry i nie wiem, byłam też, seriale oglądałam, cały czas byłam jakoś taki i po prostu tak jakby mi ktoś to odciął wszystko. W ogóle gry mnie przestały interesować, przestałam przeklinać, przestałam właśnie oglądać telewizję. Jakoś seriale w ogóle mnie nie interesują. No i ja zaczęłam szukać Jezusa, tak, od tamtej pory. Zaczęłam szukać Jezusa i zaczęłam się modlić koronką do miłosierdzia Bożego. W ogóle też byłam taką osobą, która lubiła imprezy i zawsze organizowałam takie różne imprezy, przywitanie wiosny.
pożegnanie wiosny, potem przywitanie lata. I tak było, że tam było bardzo dużo alkoholu na tej imprezie. I właśnie jak zaczęłam się nawracać, to stwierdziłam, że to nie jest dobre i zrezygnowałam z tego. I zaczęłam w sumie wielbić też Pana Boga w samochodzie. Tak zmieniłam w ogóle muzyki takie jakieś, nie wiem, techno. Słuchałam muzyki tak głośno, że jak jechałam, to mnie wszyscy słyszeli. To potem zaczęłam słuchać pieśni z uwielbieniem. I później tak było, że zaczęłam szukać Jezusa i wiem, że tak. I ktoś mi jeszcze tak powiedział, że jak zaczniesz się nawracać, to Pan Bóg ci zmieni otoczenie, zmieni ci towarzystwo. I tak się właśnie zaczęło dziać, tak? I zauważyłam, że właśnie to towarzystwo takie, którym bardziej imprezowałam, to oni się wszyscy tak poodsuwali ode mnie. Niektórzy nawet no, mówili, no, że ja przesadzam z Panem Bogiem, ale ja też wtedy takie poczułam pragnienie, że ja chcę tak dużo robić rzeczy dla Boga. Chciałam wtedy organizowałam w ogóle pielgrzymki do Częstochowy. Uczyłam się grać na gitarze, znaczy nauczyłam się jednej piosenki, ale jakoś tak przestałam, że Jezus Chrystus jest moim Panem. Ale wierzę, że będę jeszcze grać na chwałę Bożą. I chciałam, znaczy też robiłam takie uwielbienia w mojej parafii, no ale to jakoś tak wszystko się rozpadło, bo stwierdziłam jednak, że tak zaczęłam trochę może od złej strony, że powinnam najpierw siebie uformować, a dopiero potem zacząć takie rzeczy robić. Tak? I też poszłam do spowiedzi, wyspowiadałam się z całego życia, można powiedzieć, że dwa razy. Raz było to właśnie w Częstochowie, a raz było w Medjugorje i w sumie to było też dla mnie takie przeżycie. I teraz od tamtej pory w sumie mam łatwiej się spowiadać. Jakoś tak nie mam tak, że kiedyś to jak miałam iść do spowiedzi, to była dla mnie jakaś taka trauma, blokada, że muszę iść się wyspowiadać, a teraz nie mam takiej. I jak właśnie zaczęłam się nawracać, jak mnie Duch Święty dotknął, to tak biegałam do spowiedzi co tydzień w sumie, nawet czasami dwa razy w tygodniu, bo mi się przypominały grzechy. Spowiedź się dla ciebie zmieniła. Wcześniej była traumą, a teraz jaka to jest? Jakie to jest uczucie? To znaczy, teraz nie mam jakichś takich blokad, żeby pójść do spowiedzi, bo znaczy, kiedy poczuję, że mam, że jakiś grzech przychodzi mi tak, albo nie wiem, coś zrobię, to nie mam już problemu takiego, żeby pójść do spowiedzi. Jest to dla mnie takie, no nie wiem, no nie mam takiej blokady. Ja bardzo dużo lat chodziłam, żyłam w ogóle, przyjmowałam komunię świętokradztwa, tak? Bo po prostu nie miałam grzechy, z których się nie wyspowiadałam. A myślałam, że że to nie są jakieś grzechy, tak? I później właśnie nawróciłam, to właśnie Pan Bóg mi pokazał Duch Święty, że to są jednak grzechy, tak? Że po prostu poczułam takie pragnienie, że muszę się z nich wyspowiadać. I no i się wyspowiadałam i tak w ogóle Pan Bóg tak przemienił moje życie. Tak widzę właśnie, że mnie tak bardzo wyciszył, bo ja kiedyś byłam taka bardzo, nie wiem, wszystko mi przeszkadzało, byłam taka kłótliwa. Złościłam się na wszystko i teraz w sumie widzę, jak Pan Bóg przemienia moje życie. Chociaż na przykład mojego męża też wyciągnęłam na takie spotkanie po jakimś tam czasie, na takie wielbienie. A mój mąż, jak usłyszał, jak tam właśnie śpiewają, podnoszą ręce do góry, to on wyszedł z kościoła i powiedział, że on nie będzie tego słuchał, bo to jest za głośno. A w tej chwili sam śpiewa, jest w diakonii muzycznej i śpiewa, jakie są modlitwy z uwielbieniem, to śpiewa i wielbi Boga przy ołtarzu. Także dziękuję Bogu za to, że tak działa w moim życiu. No i co było dalej? Bo jeszcze wtedy nie byłaś we wspólnocie. Męża siostra mówiła, żebym poszła do wspólnoty, a ja powiedziałam, że jeszcze tego nie czuję i że nie chcę. I jakoś tak to się stało, że w sumie nie minął rok, a ja już potem należałam do wspólnoty. I to jednak nie była moja wspólnota, której jakoś tak czułam, że ja tam się rozwijam i zmieniłam sobie na inną wspólnotę. Ale w tej drugiej wspólnocie też jakoś tak się nie czułam, że to jest ta wspólnota. I kiedyś słuchałam właśnie przez internet wspólnoty Boży Pokój. Tam prowadził właśnie Robert Sasa i Jacek. I kiedyś mówię, kurczę, no może pojadę na tą mszę w sumie, bo nie mam jakoś tak daleko i mogę pojechać. I wtedy pamiętam, zorganizowałam jakiś busik i pojechaliśmy tam chyba 15 osób. I tak stwierdziłam, że kurczę, no ta wspólnota mi się podoba, że tu jest właśnie tak, bo ja jeszcze jak zostałam dotknięta przez Ducha Świętego, to ja tak poczułam, że ja chcę głosić na ulicy, że ja chcę mówić ludziom o Jezusie, że ja chcę ewangelizować na ulicy. I że jeszcze takie miałam pragnienie, żeby się modlić za ludzi. I w sumie no, to teraz tak robię w pracy, bo mam akurat taką pracę. Myślę, że też było wszystko działaniem Boga, bo w sumie nie byłam fryzjerem, a zrobiłam sobie kurs fryzjerski. Jeszcze to było przed nawróceniem, ten kurs fryzjerski zrobiłam. I w tej chwili mogę właśnie mówić o Jezusie ludziom i mogę głosić Jezusa i mogę się modlić za ludzi. Ale właśnie jak to wygląda? Bo przychodzi sobie do ciebie taki klient
I ty mówisz: dzień dobry, jak strzyżemy i czy mogę się za pana pomodlić? To jest tak, że przychodzi klient i na przykład ma jakąś dolegliwość, na przykład zaczyna coś tam mówić, że go boli kręgosłup albo coś tam, tak, a ja mówię, że jest pan albo pani wierząca, bo mojego męża Pan Jezus uzdrowił z kręgosłupa i ja wierzę, że Pan Jezus teraz jest żywy i że uzdrawia. I że jak pani chce, no to mogę się pomodlić, albo jak pan chce. No i wtedy tak zaczyna się rozmowa i tak rozmawiamy, wtedy mówię właśnie, jak Pan Bóg mnie dotknął i przemienił moje życie i że, no i się modlimy, tak? A wtedy ktoś mówi, no dobrze, to się pani pomodli. I potem, znaczy jak na razie, no nie miałam jeszcze żadnego potwierdzenia, że ktoś został uzdrowiony przez Boga, przez moją modlitwę, ale wierzę, że Pan Bóg i tak działa jakoś tych ludzi. Zresztą przychodzą do mnie ludzie, wchodzą, mówią szczęść Boże, ściskamy się, błogosławimy się, więc to jest też takie fajne. I widzę, jak Pan Bóg cały czas mnie przemienia i pokazuje mi, że ze mną jest. Nawet kiedyś szłam do fryzjera, wsiadam nawet do autobusu, jechałam autobusem i mówię w sobie tak, Tatusiu, jak Ty jesteś, to pokaż mi, że Ty jesteś przy mnie. I w sumie nie musiałam jakoś tak czekać długo na odpowiedź, bo za pół godziny wysiadam z tego autobusu. Idę sobie przez park. Tak bardziej sobie wcześniej myślałam, że pewnie Pan Bóg mi pokaże jakiś napis albo nie wiem, coś zobaczę. Idę sobie właśnie przez park potem i właśnie wychodzi jakiś człowiek i mówi do mnie tak. Jak dzisiaj jest pięknie, jaki jest piękny świat i Pani jak pięknie wygląda. Więc ja sobie tak kurczę pomyślałam, no idę do fryzjera, jestem poczochrana. Włosy mam jakieś tam, nie wiem, kaptur na głowie, a tu człowiek tak mówi. Ale właśnie do mnie dotarło, że właśnie Pan Bóg mi powiedział przed chwilą, że zobacz, jaki piękny stworzyłem świat, jak jest piękny i ty jesteś dla mnie piękna. I później u fryzjera płakałam i się śmiałam na przemian i powiedziałam to właśnie mojemu koledze fryzjerowi, że tak właśnie miałam taką przygodę. I dziękuję Bogu też za to, że mi tak pokazuje, że On jest. A w jakich jeszcze I sytuacjach doświadczyłaś, że on jest? też jak mówiłam, żeby mi się przydały perfumy i mówiłam, tatusiu, ty mnie znasz, ty wiesz, jak ja lubię perfumy, a nie mam teraz kasy na te perfumy. No jak możesz, to zrób coś, żebym te perfumy jakieś tam miała. I jakoś tak zapomniałam o tym, mijają 2 tygodnie i przychodzi do mnie koleżanka i mówi, mam coś dla ciebie. No tak sobie myślę, no ciekawe, co tam może mieć dla mnie. Patrzę, ona wyciąga perfumy. Ja mówię, Boże, ja Ci dziękuję za to, że Ty tak się o mnie troszczysz. I w sumie to nie były jakieś byle jakie perfumy, bo to były perfumy z Sephory. Także Pan Bóg jak daje, to daje coś, co jest no drogie i co jest dobre, tak? I jeszcze do tego te perfumy mi się podobały. Ona mówi, ja myślałam, że Tobie się nie spodobają, a one były po prostu takie, no były inne niż zawsze używałam, ale były no mój gust, także że chwała Panu za to. Też dostałam buty od Boga. Też było tak, że oglądałam buty i mówię, no nie kupię sobie tych butów, bo mnie nie stać jakoś taki. I koleżanka mówi, że się właśnie modliła i że miała taką myśl, że Pan Bóg mi na czym, co kupić buty, tak? Że ona ma mi dać na te buty. Więc tak, kurczę, ja tak sobie przeglądałam, jedziemy do kościoła i ona mówi, wiesz co, muszę ci buty kupić. Ja mówię, ale jak to? Ale ona mówi, a ja mówię, no ja nie mogę od ciebie przyjąć. Ona mówi, ale ty nie masz nic do gadania, mówi, bo to przyszło mi na modlitwie i ja ci po prostu muszę dać, daję ci te pieniądze. Jak wrócimy z kościoła, to ci dam pieniądze, tak? I ona potem mi przyniosła w sumie 200 zł, tak, i kupiłam sobie takie buty skórzane, które, kurczę, chciałam sobie wcześniej kupić, a mnie jakoś nie było na nie stać. I to było dosłownie tego samego dnia, kiedy ja patrzyłam na te buty, mówię, no nie, no nie kupię tych butów, bo muszę synowi kupić, tak. I to było tak, że no, że Pan Bóg tak się troszczył. Troszczy się cały czas o mnie. Też miałam taki przykład z dziesięciną, tak, że na przykład, no, było akurat, no, COVID i byłam, no, znaczy zamknęli nas, tak, że, znaczy nie to, że jakoś za kratkami, tylko po prostu nas zamknęli, że wszyscy byli fryzjerzy zamknięci, że nie mogliśmy, no, pracować. No i później, znaczy było tak, że ktoś tam mnie poprosił, żebym ostrzygła włosy i jakoś tak dostałam, nie wiem, od kogoś górką 50 zł i pojechałam do koleżanki i ona ją ostrzygłam, a ona mówi, no, że nie ma kasy. Ja mówię, okej, no dobra. I jak wychodziłam od niej, bo ona szła do kościoła, więc no to mówię, dobra, to ja cię podwiozę. Jak wchodziła do mnie do samochodu, to mi taka myśl przyszła, żeby jej dać te 50 zł. Tak sobie mówię, myślę, kurczę, sama nie mam, a mam jej dać. I to było dla mnie takie, no ja wcześniej przed nawróceniem no, nie dawałam nikomu pieniędzy, bo dla mnie to było, jak to swoje pieniądze mam komuś rozdawać.
A teraz dla mnie nie ma jakiegoś takiego problemu, tak? I no dała mi to 50 zł. I później w sumie no, za 2 dni dzwoni do mnie koleżanka ze wspólnoty i ona mówi, że ma takie poczucie, że musi mi dać swoją dziesięcinę. Także w sumie Pan Bóg mi pobłogosławił, bo w sumie dałam 50 zł, a dostałam w sumie dużo więcej. Także Pan Bóg cały czas jest przy mnie. To ja byłam tą koleżanką ze wspólnoty i faktycznie od jakiegoś czasu dawałam dziesięcinę na różne cele. I pamiętam, że modliłam się z pytaniem, komu, gdzie mam teraz dać, i przyszło mi do głowy, że mam dać tobie. I było mi strasznie głupio z tym, no bo to tak jest niezręczne, wiesz, tak przyjść do kogoś, zadzwonić i powiedzieć, słuchaj, chcę ci dać pieniądze i tak dalej. Więc było mi strasznie głupio i pamiętam, że ty też tak się chyba niezręcznie czułaś i tak powiedziałaś, nie, nie dawaj mi, nie dawaj, ale ja mówię, nie, to jest u mnie takie silne, że ja nie wytrzymam, po prostu daj mi numer konta i kończymy tę rozmowę. No i jak ty mi opowiedziałaś to świadectwo, że oddałaś i dostałaś tam chyba 4 razy więcej w tej dziesięcinie, no to było niesamowite dla mnie też potwierdzenie, że to nie było ze mnie, nie? I fajne to było. Chwała Panu. Tak, i teraz tak nie tak dawno miałam tak, że na przykład mówiłam, jechałam sobie samochodem i mówię tak, Panie Boże, Duchu Święty, proszę, pokaż mi, co mi nie pozwala się otworzyć na Twoją łaskę. I pamiętam, że nie wiem, czy to było tego samego dnia, czy to było 2 dni później, położyłam się spać, jakoś tak wróciłam z pracy, tak się położyłam, no i zasnęłam. Spałam i śni mi się, że modli się nade mną wstawiennik ze wspólnoty. I mówi do mnie tak, ty się nie możesz otworzyć na łaskę Boga, bo ty masz sobie ducha zawiści. Więc ja się przebudziłam, pozapisałam sobie na kartce zawiść, potem uklęknęłam i powiedziałam, w imieniu Jezusa Chrystusa wyrzekam się tego ducha zawiści. Później wzięłam internet, zobaczyłam, co to jest ta zawiść i kurczę, to wszystko tak jak zaczęłam czytać, to się dotyczyło mnie, czyli tak zazdrościłam innym osobom tych łask, które oni tam dostawali. I się wyspowiadałam w sumie z tego ducha zawiści i tak i teraz to się tak cieszę z tego wszystkiego, jak każdy ma jakąś tam łaskę i Pan Bóg przez niego jakoś działa, bo teraz wiem, że Pan Bóg, że każdy z nas jest inny i Pan Bóg dla każdego ma tam jakiś swój dar. I w ogóle po tej spowiedzi poczułam takie pragnienie, że chcę wielbić Boga, że mi się tak bardzo chciało wielbić Boga. Takie miałam ogromne pragnienie. I jesteś skromna i tego nie powiesz, ale ja to powiem za ciebie, że dostałaś niesamowity dar uwielbienia. To znaczy po prostu jak ty wychodzisz i zaczynasz uwielbiać, to wszystkim serca miękną i masz taki słowotok, że w sumie no taki dar widać, że zewnętrzny, że potrafisz to zrobić, tak oddać chwałę Bogu, zupełnie nie myśląc o tym, co mówisz, tylko tak jakby z ducha ci to idzie. I też dla mnie to jest niesamowite, że to dostałaś takiej odwagi, bo to też nie tylko chodziło o taką blokadę samego uwielbienia, ale też takiego wychodzenia i poczucia się dobrze z tym, że na przykład ludzie na ciebie patrzą i ci to nie przeszkadza. No tak, bo ja miałam zawsze taką nisko samoocenę o sobie, bo mi zawsze mówili, jak byłam dzieckiem, że ja się do niczego nie nadaję, czego się nie dotknę, to popsuję. I to tak mi zostało i to tak mi utkwiło, że rzeczywiście ja jestem, no, może taką osobą, która nic nie potrafi. Właśnie pamiętam też, jak zaczęłam być fryzjerem i jak mi się coś udało, jak mnie klientka jakaś pochwaliła, to mówiła, że to jest, że jej się podoba. Ja to po prostu aż płakałam ze szczęścia, bo mówiłam, że znaczy cieszyłam się, że komuś się coś podoba, że jednak te słowa, które mi wmawiali, że one nie są prawdziwe. I dla mnie też właśnie po tej wyspowiedzi właśnie, jak się wyrzekłam tego ducha zawiści, to właśnie poczułam, że nie mam takiej blokady, że przestałam się czuć taka gorsza, że dla mnie to nie ma teraz problemu, nie wiem, stać przed ludźmi i mówić, bo nie jest to dla mnie jakimś problemem, bo Pan Bóg mi dał taką łaskę, że to nie ja mam problem, jeżeli ktoś mnie źle odbiera, tylko ta osoba, która mnie odbiera, że to jeżeli jej się nie podoba, no trudno, no nie wiem, ważne to, że ja się jakoś odważyłam i że wyszłam i coś powiedziałam i myślę, że przez to też może ktoś inny się otworzyć, także, że jak zobaczy, że no, że ja też jakoś tak się otworzyłam na Boga, także zaczęłam uwielbiać Pana Boga, bo Bóg jest wielki, trzeba Mu oddawać chwałę. Jest niesamowity zresztą, no, tak przemienił moje życie i jeszcze nadal je przemienia i cały czas się o mnie troszczy i znaczy ja to widzę jakoś tak, że może na przykład no, nie zostałam jakoś tak uzdrowiona fizycznie, ale widzę przemianę duchową, tak, i widzę, jak Pan Bóg mnie przemienia duchowo i myślę, że to jest ważniejsze chyba niż znaczy uzdrowienie fizyczne też jest ważne. No ale jeżeli będę
będę duchowo przemieniona, to myślę, że wszystko inne będzie dodane. Tak, w uzdrowienie fizyczne też wierzymy i też ufamy, że Jezus chce nam je dać i jest dla Niego nasze ciało tak samo ważne. Ale faktycznie chyba czasem od tego, tej przemiany wewnętrznej się zaczyna, bo ona też pozwala uwierzyć, że ta łaska jest dla Ciebie, nie? I przyjmować ją w pełnym wymiarze. Bo jakbyś miała porównać swoje myślenie o sobie sprzed spotkania Boga i swoje myślenie o sobie teraz, to jak na siebie patrzysz i patrzyłaś? Wcześniej mi się wydawało, że jestem do niczego, że co nie powiem, to jest złe, że wszyscy tak się pięknie wypowiadają, a ja jak coś powiem, to pewnie coś palnę, że wszyscy tak na mnie będą patrzyli, że ja jakąś głupotę powiem. A teraz to po prostu, no, wiem, że jestem córką króla i wiem, że Jezus Chrystus jest moim Panem i Zbawicielem i że nie widzę innego życia bez Boga. Że On przemienił moje życie i ja sobie teraz nie wyobrażam w ogóle życia bez Boga. Nie wyobrażam sobie, jak mogłam w ogóle tyle czasu no, być bez Boga. Znaczy, wydawało mi się, że jestem, tak, ale ja nie byłam. I w sumie no, dla mnie to jest niesamowite, że Bóg jest żywy i że on istnieje i że On jest. Że całe życie się w sumie, można powiedzieć, modliłam bardziej do obrazków niż do Boga żywego. A teraz no, wiem, że Jezus jest żywy, że On jest. A masz taką potrzebę, żeby się modlić, żeby czytać Pismo Święte? To się zmieniło? To znaczy, jeszcze właśnie, nie powiedziałam, że po nawróceniu przeczytałam całe Pismo Święte, że ja nigdy nie wiedziałam, w ogóle sobie kupiłam Pismo Święte, bo mieliśmy w domu Pismo Święte, ale to bardziej było tak jakoś męża, można powiedzieć. On tam jakoś czytał, ja jakoś tak nie i nawet nie wiedziałam, od czego zacząć. Nie wiedziałam w ogóle, jak się czyta Ewangelię, nie wiedziałam, gdzie są wersety, no nic nie wiedziałam. I jak sobie kupiłam Pismo Święte, to właśnie zaczęłam czytać Pismo Święte. Zajęło mi to rok. Ale przeczytałam całe. Zawsze proszę Ducha Świętego, żebym oświatło, tak, żebym rozumiała Słowo Boże. Zresztą ja wołam więcej, bo ja chcę więcej. Ja cały czas proszę Ducha Świętego o dary, o to, żebym się bardziej rozwijała, żebym szła, żebym mogła głosić Pana Jezusa z mocą, żebym mogła mówić ludziom o Jezusie, żebym mogła łowić te owce, które są tak zagubione, jak ja byłam, które są pokrzywdzone przez życie, które przeszły dużo i chciałabym w ogóle, żeby wszyscy na ulicy mówili do siebie Szczęść Boże. Znaczy wierzę w to, że tak będzie, że przyjdzie taki czas, że po prostu będziemy do siebie tak mówili wszyscy, że będziemy jednością taką. A spotkały cię kiedyś przykrości z powodu twojej wiary? Spotkała mnie taka w sumie jedna taka przykrość w sumie, no bo jak mój teść zmarł, to pamiętam, że moja znajoma powiedziała, że to w sumie przez ciebie, znaczy nie, że to, że dlatego, że ty tak się modlisz, to zło musiało jakoś ujść, tak, że po prostu przez twoją modlitwę, tak, że tak się stało, no bo mój teść sobie też odebrał życie, więc dlatego tak mi powiedziała, ale ja w to nie uwierzyłam, bo ja wierzę, że Pan Bóg jest większy. Przede wszystkim musimy powiedzieć, że takie rzeczy to są okropne herezje i okropne kłamstwa. Jeżeli ktoś mówi, że Bóg jest sprawcą jakiegokolwiek zła, po pierwsze, a po drugie, że na przykład jak kocha, to doświadcza i zsyła na ciebie to zło i to jest wina tego, że ty się za dużo modlisz. Ponieważ takie opinie jakby służą wyłącznie temu, żeby się od tego Boga odwrócić i żeby bać się być z Nim w relacji, a przecież relacja z Nim jest najlepszym, co może nas spotkać i chyba obie jesteśmy tego dowodem, że nie ma większego szczęścia i że wszystko staje się nowe. Więc no to jest okropne. Bardzo mi przykro, że coś takiego usłyszałaś i błogosławimy tej osobie, żeby mogła doświadczyć tego, czego my doświadczamy, żeby wiedziała, że to wcale tak nie wygląda. Ale nie miałaś czegoś takiego, że nie wiem, na przykład chciałaś się za kogoś pomodlić, jak ktoś cię jakoś mocno wyśmiał, czy... Bo to też ciekawe, co mi mówiłaś ostatnio, że modlisz się za klientów i generalnie wszyscy wiedzą, co tam jest grane w twoim zakładzie pracy, ale nie masz czegoś takiego, że nagle się od ciebie tabuny ludzi odwracają i mówią, idę do fryzjera na drugiej stronie ulicy, bo tamten mi o Bogu nie opowiada. Nie, bo jakoś tak właśnie zauważyłam, że no zresztą sama jestem w ogóle zdziwiona, że ci ludzie przychodzą i że nawet ostatnio miałam takie zdarzenie, że przyszła do mnie młoda kobieta i mówi do mnie tak, a bo ja tutaj, ja mówię, ale mówię, pani jest tutaj pierwszy raz, mówię, nie widziałam nigdy wcześniej pani, a ona mówi tak, no bo tutaj przychodzi mój mąż i moja teściowa mówiła, że pani tak wierzy w Pana Boga i
No i tak chciałam się przekonać. No i tak jakoś się zaczęło właśnie też zaczęłam z nią rozmawiać o Panu Bogu i ona powiedziała, że, no powiedziała o wspólnocie naszej i ona powiedziała, że przyjedzie na to spotkanie, bo chce zobaczyć właśnie jak się wielbi Boga, bo mówi, że no w kościołach to jest zazwyczaj tak spokojnie, smutno, a ja mówię, że my wielbimy Boga z taką radością, miłością, tak go uwielbiamy. Także no, on mówi, że bardzo jest ciekawa. Czyli jesteś atrakcją turystyczną już. Już przychodzą sprawdzić, co to za kobieta tam taka szczęśliwa i dlaczego. A chciałam cię jeszcze zapytać o temat przebaczenia, bo to jakby w naszym przypadku, czyli osób, które pochodzą z takich trudnych rodzin, to jest zawsze temat na tapecie, bo jakby spotykamy się z tym, że trzeba wybaczyć tym rodzicom, którzy zrobili jednak sporo krzywdy, albo przynajmniej jednemu rodzicowi. Jak ty, czy miałaś jakieś doświadczenia, jakoś przeszłaś przez ten proces? To znaczy, ja wybaczyłam mojemu ojcu, nawet mogę powiedzieć teraz, że jestem mu nawet wdzięczna, że on był alkoholikiem. Może tak dziwnie zabrzmi wdzięczna, ale po prostu gdyby on nie był alkoholikiem, to ja bym nie zaczęła szukać Boga. Czyż zaczęłam, że potrzebowałam takiej miłości, tak zaczęłam szukać i w sumie i to tak wszystko się potoczyło i dlatego no, jestem wdzięczna, można powiedzieć, mojemu ojcu, że tak się stało, bo gdyby nie to, gdybym miała miłość w domu, to bym nigdy nie zaczęła szukać Pana Boga. I wybaczyłam mojemu ojcu i w sumie wybaczyłam w sumie wszystkim, mam nadzieję, że wszystkim. Więc wiem, że przebaczenie jest też bardzo ważne. A coś to zmieniło w Twoim życiu od tego momentu przebaczenia? Miałaś jakiś, nie wiem, jakąś łaskę się wtedy wylała, bo często tak jest, że. Ja nie pamiętam, ale ja wiem, że ja zanim zostałam jeszcze jakoś tak dotknięta przez Ducha Świętego, no może byłam już wcześniej dotknięta, tylko że ja tego nie widziałam, bo ja byłam na rekolekcjach właśnie jeszcze wcześniej na takich, znaczy to nie były jeszcze rekolekcje, to było takie spotkanie na stadionie Basza Bory i wtedy pamiętam, że wtedy on mówił o przebaczeniu, więc no ja wtedy też tak powiedziałam, pierwszy raz pamiętam, że powiedziałam, że przebaczam mojemu ojcu, tak, i wtedy pamiętam, że się popłakałam, ale wiem teraz, że na przykład, że mogę mówić teraz tak o ojcu normalnie, tak, a był taki czas, że ja w ogóle nie mogłam mówić o ojcu, że jak tylko zaczynałam coś mówić o moim ojcu, to po prostu zaraz zaczęłam płakać. Od razu mi się płakać chciało, że miałam taki do niego żal, że mnie tak skrzywdził, że w sumie, że, no, że tyle się wydarzyło przez niego, ale teraz w sumie no, jakoś tak nie czuję jakiegoś takiego mocnego żalu, chociaż widzę, że to jeszcze nie jest jakoś tak w 100% przepracowane, bo jakoś jednak coś tam się dzieje, ale wierzę, że Pan Bóg mnie całkowicie uzdrowi z tego. A mówisz do ojca, do Boga tato? To też jest trudne, nie? Na początku dla mnie było bardzo trudne, bo miałam No dla mnie też niedobre było. skojarzenia. Tak, mówię, no, no mówię, mówiłam na przykład, no, no często mówię, tatusiu mówię, tatusiu, także. Dla mnie też było trudne, bo nie mogłam sobie wyobrazić, jak to ja mam Boga, który jest w niebie, który mnie kocha, który się o mnie troszczy, który, no ale teraz widzę, że on się o mnie troszczy, że w sumie, no, nawet taki głupi przypadek, że no, wyjeżdżam sobie czasem, znaczy wyjeżdżam z domu do pracy i tak koleżanka też w sumie powiedziała, że ona jak wyjeżdża, to właśnie ze wspólnoty powiedziała, że jak wyjeżdża to z domu, czy tam nie wiem, to zawsze się pyta Duchu Święty, nie wiem, wskaż mi osobę, o którą mam się pomodlić i tak ja właśnie robię ostatnio i tak mówię. I miałam taki przypadek w pracy, że mówię tak, kurczę, zjadłam sobie dzisiaj pizzę, ale mówię, dobra, nie będę jej jadła, bo muszę ją zamówić, muszę po nią iść i w ogóle mi się nie chce jakoś tak, jeszcze pieniądze muszę wydać, nie, nie będę jadła. No i potem właśnie tam, gdzie wynajmuję pomieszczenie, przychodzi do mnie właśnie koleżanka i mówi, słuchaj, tak mnie plecy bolą, ale tak mnie bolą plecy. Ja mówię, no dobra, to ja się za ciebie pomodlę. No i pomodliłam się za nią. Okazało się, że te plecy ją przestały boleć. Powiedziała mi to w sumie chyba 2 dni później, że przestały ją właśnie tego samego dnia i chwała Panu za to. I jak właśnie skończyłam się modlić, to ona mówi do mnie tak, wiesz co, mam pizzę. Ale ja mówię, ale co, znaczy mogę od ciebie odkupić? On mówi, nie, nie, po prostu zostało nam za dużo tej pizzy i nie wiem, i ci zaraz przyniosę. No i poszła i mi przyniosła, także dla mnie to też było takie śmieszne, że w sumie pomyślałam o tej pizzy, a Pan Bóg tak się o mnie zatroszczył i dostałam tą pizzę, którą chciałam zjeść. I dostałam prawie całą, więc no, chwała Bogu za to. Ale najpierw spełniłaś posłusznie jego wolę, czyli pomodliłaś się za chorą osobę. No tak, no, no tak, pomodliłam się, ale w sumie nawet jakoś tak myślę, że tak już chyba robię jakoś to tak odruchowo, bo ostatnio też się modliłam za kobietę za tarczycę, więc wierzę, że też tam będzie wszystko dobrze.
A powiedz mi, jak relacja z Jezusem wpłynęła na twoje relacje z ludźmi? Na przykład z mężem, z dzieckiem i z innymi ludźmi? Znaczy, przestałam się tak drzeć, przestałam się bardziej, no więcej tak rozmawiać z mężem, że nie być taka, nie drzeć się tak, nie odzywać się tak wulgarnie. Chociaż czasem mi się jeszcze to zdarza, ale widzę dużą zmianę, że Pan Bóg to przemienił, że my się do siebie inaczej odzywamy, że my się błogosławimy, jak wychodzimy z domu. No, że to jest takie właśnie, takie no, fajne i że no, kiedyś tego nie robiliśmy, także no, Bogu za to też dziękuję. I że możemy rozmawiać o Bogu w domu i że mówimy właśnie, jak Pan Bóg nam, znaczy Duch Święty też jak do nas mówi, jak nam, czy mówi, jak nam pokazuje różne rzeczy, tak. I to jest właśnie piękne i sobie nie wyobrażam teraz życia bez Boga. A te przeprosiny męża, chcesz o tym powiedzieć? A, tak właśnie, no tak, jeszcze pamiętam, jak byłam właśnie na wspólnocie i ty mówiłaś, że byłaś w Mikorzynie i że tam było tak, że wszyscy się przepraszali i pamiętam właśnie wtedy wróciłam do domu i mąż mówi, żono, chodź tutaj, chciałam coś ci powiedzieć. I mówi tak, ja cię przepraszam za te wszystkie słowa, które powiedziałam i których jeszcze nie, które jeszcze może powiem, ale cię przepraszam. I to było dla mnie takie też niesamowite, że ja chyba też go przeprosiłam, ale ja tego nie pamiętam, nie wiem, ale wiem, że to było dla mnie bardzo wzruszające. Jak wchodzimy w relację z Bogiem, to stopniowo zaczynamy odkrywać, że On ma dla nas taki super plan na nasze życie. Zazwyczaj on jest zupełnie odwrotny do tego, co o sobie myśleliśmy wcześniej, co nam ludzie wmawiali, tak jak ty mówiłaś, że tobie mówiono, że się do niczego nie nadajesz, a potem się okazało, że to wcale nieprawda. I czy ty już odkryłaś jakieś takie rzeczy, że wyobrażasz sobie, że do czegoś jesteś już powołana, albo jak wydaje ci się, że będzie wyglądać twoje życie z Bogiem za 5-10 lat? I tutaj nie musisz być skromna w tym, bo Bóg nie jest skromny w obdarowywaniu. To znaczy, ja nie wiem, jaki Pan Bóg ma dla mnie plan, ale ja mam takie pragnienie w sobie, żebym chciała mieć w mojej parafii wspólnotę, żebym chciała, żeby to było takie mocne uwielbienie, żeby, no, żeby ludzie z mojej miejscowości się tak nawrócili, żeby tam, no, żeby można było, znaczy, żebyśmy mogli tak wszyscy wielbić, spotykać się w domach i uwielbiać Pana Boga. Po prostu no, chciałabym, żebyśmy byli taką jednością, wszyscy, taką, no, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, tak, że po prostu, no, żeby nie było tej zazdrości, zawiści, żebyśmy się dzielili tak, jak ktoś czegoś nie ma, żeby komuś dać, nie wiem, pomóc. Ja bym chciała jeszcze więcej, tak, że Duchu Święty tutaj, jak mnie słyszysz, to jeszcze więcej chcę, tak, bo ja chcę po prostu służyć Tobie, Panie, chcę po prostu być narzędziem w Bogu, w rękach Boga i chcę jeszcze więcej, tak, chcę jeszcze więcej, chcę iść i głosić nawet na cały świat, jeżeli Pan Bóg ma dla mnie taki plan. No, ja daję swoje 100%. Fajnie, że zaczęłaś teraz modlitwę i może byśmy pociągnęły ten motyw. Znaczy, może byśmy się pomodliły za osoby słuchające. Mnie się zawsze wydaje, że nigdy nie jest tak, że ktoś, kto nas słucha, słucha nas przypadkiem i te rzeczy, o których my mówiłyśmy, być może są czymś, od czego poszukują wyzwolenia osoby, które nas teraz słuchają. To może zaczniesz modlitwę. Panie Boże, dziękuję Ci, że Ty nas przemieniasz, że Ty nas dotykasz, że Ty jesteś naszym Panem, naszym Królem i że Ty jesteś naszym lekarzem i że Ty nas uzdrawiasz, uwalniasz, że Ty jesteś Bogiem, który wszystko może. I dziękuję Ci, Panie, że Ty nas tu zgromadziłeś. I Panie Boże, jeżeli ktoś słyszy, kogo dotknęło to świadectwo, to Duchu Święty, przyjdź i działaj tak, jak chcesz, niech to będzie Twój czas, niech jeżeli to słowo do kogoś trafiło, to niech po prostu niech uleczy jego serce, niech wierzy, że Jezus żyje, że jest żywy, że jest prawdziwy i niech działa w nim tak samo jak we mnie Duch Święty i niech przemienia, Duchu Święty, przemieniaj nasze serca, nasze umysły, chociaż wiem, że Ty jesteś w nas, żyjesz i że Ty wszystko możesz i my chcemy Ciebie więcej, Panie, chcemy więcej Twojej miłości, Twojej mocy i chcemy Ciebie głosić, Panie, z mocą, siłą i z ogniem, żebyśmy nie były już letnie, ciepłe, tylko żebyśmy płonęły dla Ciebie, Panie, na Twoją chwałę i żebyśmy Cię głosiły z mocą i niech tak będzie. Amen. Amen. Super, Ula, dziękuję Ci bardzo. Wiesz, jeszcze podczas tej modlitwy przyszło mi takie pytanie, które chcę, żeby przyświecało temu kanałowi, ale chcę Tobie je zadać, bo jesteś pierwszą kobietą, z którą rozmawiam na tym kanale. Czy uważasz, że bycie katoliczką i silną kobietą idzie ze sobą w parze? Uważam, że tak. Oczywiście, że tak.
I to jest właśnie przesłanie, które chciałam, żeby dzisiaj też wybrzmiało, czyli że to wcale nie musi tak, że katoliczka kobieta wierząca w Jezusa musi być przestraszona, schowana, nieodzywająca się, ale my też jesteśmy powołane do tego, żeby głosić, żeby działać, żeby uwielbiać, żeby nieść to wyzwolenie, które on niesie, Tak, tak. zrywanie kajdanów. Bardzo bym chciała, żeby kobiety, które nas słuchają, przyjęły to sobie do serca. Tak, właśnie też chciałam powiedzieć, że ja właśnie nie mam teraz takiego problemu, żeby mówić świadca Bogu, że jeszcze 4 lata temu, jak ktoś by mi powiedział, żebym mówiła o Bogu, to bym powiedziała, znaczy nic bym nie powiedziała. Bym się po prostu zamknęła, jakoś pewnie bym nic nie powiedziała, a teraz po prostu mam taką odwagę i sama się dziwię, że ja w ogóle, że zaczynam temat i mówię o Panu Bogu, że sama zaczynam i że mówię, że Jezus jest większy od tych wszystkich problemów. Jak kogokolwiek spotykam i ktoś się smuci, to mówię, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych i w to wierzę. Też chciałam Ci podziękować za tą rozmowę i za to, że w ogóle mogłam powiedzieć to świadectwo, bo jakoś tak ostatnio za mną chodziło, żeby powiedzieć właśnie świadectwo i nie wiedziałam właśnie, jak to zrobić i jakoś tak, no i tak jakoś się stało, że Ty powiedziałaś, że dobra, zaczęłaś właśnie prowadzić te podcasty i mówisz, że no dobra, to możemy nagrać takie świadectwo. Mówię, no dobra, no to może nawet fajnie, bo mnie nie będzie widać. To Mówię, jest ojej, to to wspaniała się śmieje, motywacja, Ula. tak? Czekaj, Nie, to bardzo dobrze. wytnij Nie, nie wytnę, nie wytnę, to jest dobre. Dobrze, dobrze. Moi drodzy, nasi drodzy, dziękujemy Wam bardzo za wysłuchanie tej wspaniałej historii. A jeszcze dobra, coś Ula, mów. powiedzieć No, chciałam. Jeszcze coś powiedzieć chciałam. no. Chciałam tylko powiedzieć, że jeżeli ktoś ma nawet takie małe świadectwa, jakiekolwiek świadectwa, to niech mówi, bo czasami takie świadectwa dotykają naszych serc i przemieniają nasze życie. I ja wierzę, że w sumie, no, że każde świadectwo, za każde świadectwo trzeba oddać Panu Bogu chwałę, bo ono naprawdę jest mocne. I czasem mi się wydaje, że to ja mówię, to jest bez sensu, a potem słyszę, że ktoś mówi, a mnie to dotknęło i przemieniło moje życie, więc no, chwała Bogu za to. Tak, czasem jak nam brakuje słów, to Bóg dopowiada te słowa i czasami nie tyle w naszych słowach, co gdzieś w treści pozawerbalnej. Nie pamiętam, jest taki fajny cytat. Duch Święty dopowiada to, co niewyrażalne słowami, coś takiego. Niestety nie pamiętam teraz. Dlatego niech to będzie dla Was motywacja, jeżeli tego słuchacie i macie jakąkolwiek historię, która świadczy o tym, że Bóg zmienił Wasze życie albo czegośkolwiek nim dokonał, możecie kliknąć tutaj w ten napis u Boga kanał z Ducha Strony i wysłać wiadomość prywatną, tak samo na Facebooku lub Instagramie. Bardzo chętnie się z Wami zapoznam i być może bardzo chętnie zaproszę Was do takiego nagrania. Pamiętajcie, nie będzie was widać, tak jak Ula powiedziała. Warto tu przyjść. Nie trzeba się czesać, nie trzeba się malować. Dziękujemy jeszcze raz i zapraszamy jak zwykle do Dziękujemy. subskrypcji tego kanału i do dawania znać, że jesteście, bo to nas motywuje do działania. Pa, pa, pa.